No, dzień dobry. Odcinek czwarty za nami i pojawiło się w nim bardzo dużo nawiązań i smaczków, o których chciałbym dzisiaj opowiedzieć. Więc bez zbędnego przedłużania, zabierzmy się za rozbieranie tego epizodu i przeanalizowanie tego, co nam pokazano. Zrobię to znów na zasadzie całych wątków, żeby nie opowiadać serialu klatka po klatce, a raczej nakreślić, co w danym wątku się dzieje i wytłumaczyć wspomniane wcześniej nawiązania i smaczki. W ostatnim odcinku, tuż przy jego końcu, została na ekran wprowadzona postać Adara i choć rozmyta, no to widać było, że jest to elf. W tym odcinku postać dostała więcej czasu antenowego oraz nieco historii. No i od razu chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem nie jest to Sauron pod nową postacią. Raczej postać, która może mu w jakiś sposób służyć, choć i tutaj mam pewne wątpliwości. Ale do tego przejdę zaraz. Najpierw powiedzmy sobie, co dzieje się w scenach, w których uczestniczy. Arondir jest świadkiem tego, jak Adar przybywa do orka, którego wcześniej ranił ułamaną gałązką. Wszyscy zgromadzeni orkowie oddają mu ogromny szacunek, a ranny ork widocznie cieszy się i czuje ulgę, widząc Adara. W momencie, kiedy zaczynamy myśleć, że ten może w jakiś sposób mu pomóc, uleczyć z ran, to takie nadzieje zostają rozwiane, ponieważ Adar dobija rannego orka. I widać po jego twarzy i oczach, że nie sprawia mu to przyjemności, a raczej ból. Widać tutaj, że w jakiś sposób ta postać darzy orków pewnego rodzaju właśnie ojcowską miłością. Choć później nie obwinia Arondira o to, że doprowadził do śmierci orka. Między dwoma elfami dochodzi do dialogu. Inicjuje go Adar, używając elfiej mowy. Pyta się Arondira, skąd jest, na co ten odpowiada, że z Beleriandu. Co może być dość zaskakujące, bo jak pamiętacie w materiale o odcinku pierwszym, gdzie mamy wprowadzenie do wydarzeń z pierwszej ery, to nie ma słowa o Beleriandzie. A teraz nagle Arondir mówi, że stamtąd pochodzi. Czy jest to celowe, czy może raczej na późniejszym etapie twórcy serialu porozumieli się z właścicielami praw, że okazjonalnie mogą w pewnych przypadkach używać takich nazw? W każdym razie Adar opowiada o tym, że kiedy był młody, to spłynął rzeką w Beleriandzie. Wspomina mile kwiecistych brzegów pełnych kwitnącej szałwi. Kiedy Arondir zadaje mu jakiekolwiek pytania, ten kompletnie je ignoruje. Nie odpowiada, kim jest ani czym jest. Za to mówi Arondirowi, że powiedziano mu wiele kłamstw, a niektóre wrosły tak głęboko, że nawet skały i korzenie w nie uwierzyły. I do głowy przyszła mi taka dość szalona teoria. Co gdyby w młodości Adar został pochwycony przez Morgota i uczestniczył w procesie tworzenia orków lub ich udoskonalania, gdzie niejako z jego ciała i woli mieliby powstawać orkowie. To zostawiłoby na nim ślady właśnie w postaci blizn, ale też tłumaczyłoby zachowanie samych orków oraz to, jak Adar ich traktuje, jako kogoś na kształt swoich dzieci. Czy twórcy serialu obraliby taką ścieżkę, jeżeli chodzi o historię Adara? Gdzieś jak o tym myślę, to wydaje mi się to całkiem ciekawe, ale to tylko moje luźne myśli. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Adar mówi, że naprostowanie wszystkich tych kłamstw wymagałoby stworzenia świata od nowa, a to wymaga bycia Bogiem, którym on nie jest. Jeszcze. Widzicie, tak jak podejrzewałem w poprzednim materiale, Adar wykorzystuje orków do odszukania miecza, który jest w posiadaniu Teo. Później w serialu dowiadujemy się, że jest to oręż stworzony przez Morgota dla jego ludzkich sług, który jest czymś więcej niż tylko orężem. Daje ponoć jakąś ogromną moc. Być może Adar poszukuje go, aby dzięki mocy tego miecza stać się kimś o wiele potężniejszym. Może pod nieobecność Saurona sam chce zostać Mrocznym Panem. Co do samych złych elfów, czy w całym tolkienowskim legendarium mieliśmy przypadki przedstawicieli tej rasy, którzy bratali się z siłami zła? No tak. W naszych materiałach o Gondolinie opowiadamy o postaci Meglina, elfa, który wszedł w układ z Morgotem. W skrócie, Meglin zakochał się w córce władcy Gondolinu, Idrin. Ta jednak wybrała śmiertelnika Tuora. Meglin go za to nienawidził. W jego sercu narastał gniew. Wykorzystał go Morgot, który pochwycił go, gdy ten znajdował się poza granicami Gondolinu. Dowiedział się od niego, jakimi ścieżkami dostać się do ukrytego królestwa. Tam Meglin i wierni mu elfowie mieli czekać.
i zaatakować od środka. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tych wydarzeniach, to zapraszam Was do odcinka o upadku Gondolinu. Także taki jeden przykład już mamy, że w pewnych okolicznościach elf może przejść na ciemną stronę. Pojawiają się również sugestie, że Adar może być jednym z synów Feanora, mianowicie Maglorem. Ta sugestia opiera się właśnie na jego wyglądzie. Lewa strona jego twarzy jest poparzona, a jego lewa ręka zakuta w rękawice. Pod tą rękawicą również mogą kryć się oparzenia. Takie obrażenia poniósł właśnie Maglor, a to za przyczyną Silmarilla. Kiedy Maglor wziął go w dłoń, ten poparzył jego rękę, ponieważ przez to, jakich czynów dopuścili się synowie Feanora, jego serce było nieczyste. Maglor wyrzucił Silmaril do morza. Więc jeżeli twórcy serialu postawiliby na tą kartę, to byłoby to moim zdaniem o wiele lepsze niż kreowanie kolejnej postaci przykrywki dla Saurona lub robienie z niego zaginionego brata Galadrieli. W każdym razie wiemy tyle, że Adar poszukuje tego magicznego miecza. No i wysyła Arondira do ludzi, którzy skryli się w strażnicy. Ma im przekazać, że ci mają oddać mu hołd i wyrzec się tych ziem. Ten wkrótce przybędzie do strażnicy. Zgaduję, że niewielu zgodzi się na takie warunki. Chociaż pośród ludzi, którzy schronili się, na pewno znajdują się ci, którzy nadal są wierni przysiędze złożonej Morgothowi. Chociażby starzec rozmawiający z Teo, noszący ten sam znak co młodzieniec. Mówi mu o tym, że nadchodzi coś, na co trzeba być gotowym. Nadchodzi Sauron. No i zapewne pośród tych ludzi jest wielu, którzy ponownie wstąpiliby do służby ciemności. Co do samego miecza, to mamy scenę, w której Teo umyślnie go używa. Otóż Teo i inny młodzieniec udają się do wioski, by odszukać zapasy. Gdy zachodzi słońce, jego kompan ucieka, a Teo zostaje sam w tawernie, gdzie napada go ork imieniem Wrat. W samoobronie Teo używa ostrza, które aktywuje własną krwią. Udaje mu się uciec przed orkiem, ale później musi się ukrywać, ponieważ cała zgraja plugastw zaczyna go szukać. Ostatecznie ratuje go Arondir i mamy sekwencję w zwolnionym tempie, gdzie uciekają przez las. No i tutaj wygląda to całkiem spoko. Niektórzy mogą powiedzieć, że za dużo tutaj zwolnionego tempa, ale mi to jakoś nie przeszkadzało. Co mi lekko przeszkadzało, to że matka Teo wiedziała dokładnie kiedy i gdzie się pojawić. Może Arondir przybył najpierw do niej i później udał się na poszukiwania Teo. Nie wiemy na pewno, ale trochę to takie naciągane dla mnie było. Pościg kończy się, gdy ci opuszczają granice lasu i ratuje ich słońce. Orkowie naturalnie go unikają, ponieważ jest dla nich zabójcze. Ktoś też może powiedzieć, że jak to jest, skoro trójka bohaterów stoi, a orkowie szyją do nich z łuków i nikt nie trafia. Otóż postanowiłem sam sprawdzić, jak to jest strzelać z łuku i sobie taki kupiłem. No i z odległości 10 metrów trafienie do tarczy na pełnym skupieniu było dla mnie wyczynem. Więc nie dziwię się, że chaotyczni orkowie, pełni gniewu, kąsani przez promienie słońca i roztrzęsieni, nie potrafią z większej odległości trafić trzech postaci. W każdym razie wszyscy szczęśliwie trafiają do strażnicy. No i orkowie przekazali Adarowi wiadomość o tym, że miecz znajduje się właśnie tam. Także czeka nas małe oblężenie. Zdecydowanie Durin i Elrond to najlepszy wątek w całym serialu. Osobiście to wolałbym obejrzeć całe show poświęcone tylko i wyłącznie wątkowi krasnoludów i elfów. Ale powiedzmy sobie o tym, co my tutaj właściwie mamy. Zaczynamy od scen w Lindonie, gdzie możemy zobaczyć, że między dwoma rasami doszło do porozumienia i wspólnie wznoszą wieżę według planu Celebrimbora. Tutaj taka ciekawostka. Kiedy przyjrzymy się dźwigom, to zobaczyć możemy, że mają one taki kształt ślimaka. No i oczywiście przypomina mi to złotą proporcję, czy inaczej ciąg Fibonacciego. Generalnie nie chcę tutaj kreować się na jakiegoś znawcę i tłumaczyć, czym to jest, bo lepiej to robią inne osoby. Ale biorąc pod uwagę definicję matematyczną, złoty podział to podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej z nich do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do dłuższej części. No i będę z Wami szczery, ja z matematyki jestem kiepski i nie lepszy zrozumienia takich definicji. W każdym razie zastosowanie złotego podziału znajdziemy w naturze i w architekturze czy sztuce, gdzie używa się go do uzyskania idealnych proporcji.
No i fajnym smaczkiem jest tutaj to, że widzimy właśnie coś takiego w elficko-krasnoludzkich maszynach budowniczych. Może to nieść za sobą głębsze znaczenie. Chociażby takie, że połączone siły dwóch ras pozwalają na stworzenie idealnych i cudownych dzieł. Lub tylko ja tak to widzę i bredzę. Do czego to doszło, że w analizie odcinka serialu Fantazy mówię o tym, czym jest ciąg Fibonacciego? Celebrimbor mówi Elrondowi, że ten przez chwilę przypominał mu jego ojca Erendila i że ten kiedyś powiedział mu, że jego los będzie spoczywać w rękach jego syna. Wiadomość o tym, że Celebrimbor znał ojca Elronda, bardzo go raduje. Ale opowiedzmy sobie chociaż trochę, kim Erendil w ogóle jest. Co nieco zdradza sam Elrond Durinowi na późniejszym etapie odcinka. No ale Erendil był synem wspomnianych wcześniej Tuora i Idril i odcisnął ogromny ślad w dziejach świata. W ogromnym skrócie był półelfem, który dotarł do Valinoru i przekonał Valarów, aby ci wzięli udział w wojnie przeciwko Morgothowi. Dotarł tam za pomocą Wingilotu, okrętu, który zbudował razem z Círdanem. Jednak nie tak od razu. Generalnie błądził, poszukując ziem Valarów. Ale z pomocą przyleciała jego żona, którą Valar Ulmo zamienił w białego ptaka. Ta podarowała mu Silmaril, który wskazał mu drogę do Valinoru. Co jest dla mnie kozackie, to fakt, że Wingilot latał, czyli był statkiem sunącym po niebie. Na nim to podczas Wojny Gniewu przybył Erendil i razem z wielkimi orłami pokonali największego w historii smoka, Ankalagona Czarnego. W nagrodę Manwe podarował jemu i jego potomkom możliwość wyboru między życiem elfa a życiem śmiertelnika. Sam Erendil pożeglował na niebo z Silmarilem na statku, emitując tak ogromny blask, że widziany był jako jedna z najjaśniejszych gwiazd. Galadriela przekazuje na przykład Frodowi blask Erendila, ich ukochanej gwiazdy. No ale wracając. Celebrimbor czuje, że Durin go unika lub coś ukrywa. Elrond rusza więc do Khazad Dûm, aby spotkać swego przyjaciela. Jednak go nie zastaje. Disa opowiada Elrondowi, gdzie ten może być, jednak cała ta historia wydaje się Elrondowi naciągana. No i ma rację, bo później Disa spotyka się z Durinem. Ten faktycznie unika elfów i w sekrecie pracuje w starej kopalni, wydobywając Mithril. Całą rozmowę krasnoludów widzi i podsłuchuje z oddali Elrond. Używając elfickich zmysłów, jest w stanie z ogromnej odległości zrozumieć, o czym Durin i Disa rozmawiają. Udaje się więc do starej kopalni. Co mnie trochę dziwi, to to, że nikt mu nie stanął na drodze do tego miejsca. W każdym razie szyb z Mithrilem znajduje się za ukrytymi w ścianie drzwiami, co jest dość fajnym smaczkiem i pokazuje, jak zaawansowane są krasnoludy, że potrafią tworzyć takie rzeczy. Hasłem do otworzenia tych drzwi okazuje się być rymowanka, którą powtarzały dzieci Durina i którą Elrond usłyszał, przebywając w jego domu. No i trochę to jest śmieszne, że magiczne hasło otwierające sekretne drzwi, sekretnego szybu, znają dzieci i wykrzykują je, jakby było tylko wierszykiem. W każdym razie Elrond trafia na Mithril, ale nie wie jeszcze, czym jest. W tym momencie cały na czarno wchodzi Durin, najbardziej epickim krokiem, jaki widziałem w tym serialu, i zarzuca elfowi, że ten jest tu tylko na zlecenie swego króla, aby odkryć tajemnicę krasnoludów. Wywiązuje się między nimi rozmowa, której naprawdę dobrze się słucha, pełna emocji. Elrond zapewnia go, że tak nie jest. Durin każe mu złożyć przysięgę. No i w tolkienowskim legendarium przysięgi to nie przelewki. I nie można tak sobie czegoś obiecać i nie liczyć na konsekwencje. Dodatkowo Elrond przyrzeka na swego ojca, że nie powie nikomu o tym, co Durin mu rzeknie. No i po tej obietnicy Durin opowiada mu o Mithrilu, nowym odkryciu, które może wprowadzić jego lud w zupełnie nową erę. Jednak jego ojciec podchodzi do tego tematu z ogromną ostrożnością. Całą rozmowę przerywa zawalenie się szybu. I tutaj mamy genialny przykład na to, jakim krasnoludem, jakim władcą jest Durin. Bez wahania rzuca się na ratunek czterem krasnoludom, którzy są tam uwięzieni. Elrond próbuje go zatrzymać, jednak ten brnie naprzód. W królestwie, gdzie mieszkają tysiące krasnoludów, Durin ryzykuje własne życie, aby ocalić czwórkę swych pobratymców. W moich oczach ta postać w tym momencie niesamowicie urosła. Później mamy scenę, w której Disa śpiewa skałom, aby te wypuściły uwięzionych krasnoludów. No i ten rodzaj magii wydaje się działać, bo widzimy, jak góra na to odpowiada. Dziękuję też Elrondowi, bo gdyby nie on, Durin zapewne znajdowałby się zresztą pod skałami. A propos Durina, to ten przybywa z dobrymi wieściami. Wszystkim udało się przeżyć.
Jest on jednak wściekły na swego ojca i daje tej złości upust. Elrond opowiada mu wtedy o swoim ojcu, o jego bohaterskich czynach i o tym, że oddałby wszystko za możliwość porozmawiania z nim raz jeszcze. Widać, że te słowa wpływają na Durina. Cała ta scena jest właśnie dla mnie dowodem na to, że wątek tych dwóch postaci i ras to na razie najlepsze, co zostało zrobione. Mamy postać króla, który nie waha się ryzykować własnym życiem dla swych pobratymców. Mamy elfa, który przekazuje bardzo ważną lekcję, że gniewanie się na swych bliskich jest bezcelowe, że później, gdy ich już nie będzie, to będziemy za nimi tęsknić i lepiej ten czas spożytkować na próbę naprawienia wspólnych relacji. Jeżeli ktoś chce, to dojrzy w tej scenie właśnie taką wartość. No i sam Durin udaje się później do swego ojca, którego przeprasza. Wydaje mi się, że spodziewał się, że ten będzie się na niego gniewał, lecz jest zupełnie odwrotnie. Mówi, że nie ma mu czego wybaczać. Mówi też ciekawą rzecz, że wraz z koronacją nowy król krasnoludów słyszy głosy wszystkich swoich poprzedników, które służą mu radą i mądrością. W całej ich rozmowie ojciec radzi synowi, aby ten odpowiedział na zaproszenie elfów i udał się do Lindonu oraz dowiedział się, czego elfy tak naprawdę chcą, bo według nich coś knują. Ci, co oglądali serial, no to widzą, że nie omawiam rzeczy chronologicznie, a po prostu całe wątki. Na koniec zostawiłem więc sobie wszystko, co związane jest z Numenorem. Tutaj akcja rozpoczyna się od ceremonii z udziałem dzieci. W materiałach dotyczących zwiastunów mieliśmy scenę, gdzie Tarmiriel trzymała jakieś dziecko. No i pojawiły się spekulacje, że może to jest jej dziecko. Okazuje się, że ten fragment pochodzi właśnie z tej ceremonii i jest to zwykłe numenorejskie dziecko. Szczęśliwa atmosfera zostaje przerwana przez wstrząsy, które się nasilają. Okazuje się, że nie jest to zwykłe trzęsienie ziemi. Tarmiriel spogląda na miasto, które zostaje pochłonięte przez gigantyczne fale, niszczące numenorejskie budowle niczym zamki z piasku. Na koniec fala pochłania ją i dziecko. No i okazuje się, że nie było to faktyczne zniszczenie Numenoru, a tylko senna wizja. Być może nie pierwszy raz nawiedza ona sny regentki. Sama wizja zatopienia Numenoru wygląda dla mnie dobrze i przerażająco i przywodzi mi na myśl cinematic z World of Warcraft, gdzie mieliśmy zatopienie Suramaru. W międzyczasie w mieście dzieje się dość ciekawa sytuacja. Jeden z mężczyzn, którego wcześniej pobił Halbrand i którego widzieliśmy też na dworze królowej, przemawia do ludu. Straszy ich elfami i tych, że gdy ci tu przybędą, to odbiorą im pracę i dotychczasowe życie. Jak widać, ludzie wierzą w jego słowa i razem wyrażają swoje niezadowolenie wobec królowej, która tego samego ranka postanowiła przyjąć Galadrielę na audiencję. W tych scenach trochę więcej czasu antenowego dostaje Farazon. No i widać, że jest naprawdę zmyślnym politykiem. Jego syn przybywa do niego, gdy ten przebywa pośród zwykłych mieszkańców wyspy, tworząc z nimi dobre relacje. Mówi mu o tym, że mają problem, lecz Farazon nie wydaje się tym zaniepokojony. Przybywa na miejsce, gdzie wściekły tłum skanduje przeciwko królowej i zaczyna swą przemowę. Używając słów, sprytnie manipuluje wszystkimi zebranymi, zapewniając ich, że żaden elf nie jest w stanie zagrozić wielkiej potędze ludzi Numenoru i że zawsze będzie to królestwo ludzi, po czym postanawia to wszystko uczcić alkoholem dla każdego. Dochodzi też do ciekawej interakcji między nim a człowiekiem, który wcześniej podburzał ludzi. No i tutaj wręcz krzyczy do nas to, że cała ta sytuacja była ustawiona tylko po to, by Ar-Pharazôn mógł wypaść jako bohater, wspaniały mówca i materiał na lidera. W międzyczasie jego syn smali cholewki do córki Elendila. W pałacu Galadriela chce, aby Tarmiriel wspomogła ją i Halbranda w zjednoczeniu ludów z ziem południowych i walce przeciwko Sauronowi. Robi to w klasyczny dla siebie sposób, czyli gniewem i postawą rób co każe. Kiedy to nie przynosi skutku, to żąda audiencji u ojca Tarmiriel. Dodatkowo obraża jej pozycję regentki niczym Gandalf ustawiając do pionu Denethora. To wyprowadza ją z równowagi, no i wtrąca Galadrielę do celi. Halbrand daje tam jej lekcję tego, jak postępować z ludźmi. Galadriela wydaje się zaskoczona, i naprawdę może ja jestem uprzedzony do tego, jak ta postać jest napisana, ale moim zdaniem jest to zrobione w naprawdę głupi sposób. Po tysiącach lat życia człowiek musi ją uświadamiać, że mówienie do innego władcy rozkazami nie jest dobrym pomysłem.
Do więzienia przybywa Farazon z eskortą i mają zabrać Galadrielę, ponieważ królowa zdecydowała, że ta odpłynie do Śródziemia. Kiedy drzwi do celi się otwierają, to Galadriela, jako że jest mega wojowniczką, pokonuje doświadczonych strażników w kilku ruchach i zamyka ich w celi. Potem ucieka. A i przy okazji wypuszcza też Halbranda. W międzyczasie mamy jeszcze wątek Elendila, który ponownie słyszy kobiecy głos, patrząc w stronę Numenoru. Umyślnie sabotuje on swoje działania, ponieważ chce zostać wyrzucony z marynarki. Niestety obrywa się też jego kompanom i wszyscy trzej zostają wyrzuceni. Ci nie ukrywają swojego gniewu. Zwłaszcza jeden imieniem Valandil. Dokładnie tak samo miał też na imię później syn Isildura. Tutaj postanowiłem podzielić ten wątek Numenoru na dwie części, a to przez pewną wieżę. Galadriela po brawurowej ucieczce z celi w równie bondowskim stylu wspina się po wieży, w której znajduje się Tar-Palantir. Rozbija okno i wskakuje do środka, myśląc, że tylko jego tam zastanie. Ku jej zaskoczeniu, na miejscu jest również Tar-Miriel. Kiedy Galadriela widzi, w jakim stanie jest stary król, to jej temperament lekko stygnie. Tar-Miriel zabiera ją na szczyt wieży, aby coś jej pokazać. Mówi o tym, że w pierwszą noc, gdy objęła władzę, jej ojciec zabrał ją tutaj i pokazał Palantir. Zaraz sobie do tego przejdziemy, ale najpierw opowiedzmy sobie o bardzo ciekawych rzeczach, które się w tej twierdzy znajdują. Już na samym wstępie, w tle za Galadrielą, mamy rozmyty obraz, a na nim znajduje się Lúthien i Beren trzymający Silmaril. Moment później mamy scenę, w której Galadriela stoi obok pewnego miecza. No i wydaje mi się, że to może być Narsil. I jak się przyjrzeć, to wygląda bardzo podobnie do tego, jak wyglądał ten miecz u Jacksona. Moment później widzimy topór, który może być Dramborlegiem. Był to legendarny oręż Tuora, którym ten walczył w Gondolinie i przy którego pomocy pokonał aż 3 Balrogów. Kawałek dalej widzimy fragment uskrzydlonej tarczy, którą również posługiwał się Tuor. Cały szczyt wieży zdaje się być miejscem, w którym skryte są pamiątki po dawnych dziejach. Wśród nich znajduje się jeszcze jeden bardzo charakterystyczny hełm, który wygląda dokładnie jak ten, który nosił Turin Turambar, smoczy hełm z Dorlominu, Narsil oraz reszta oręża z dawnych lat. Co jeszcze może skrywać się na szczycie tej wieży? Szczerze, to bardzo fajne smaczki. Odchodząc od tych wszystkich przedmiotów, to Tar-Miriel pokazuje Galadrieli Palantir, który nie jak pozostałe ma pokazywać wizję zagłady Numenoru. Galadriela w niego spogląda i na własne oczy widzi zatopienie wyspy. Po raz kolejny próbuje przekonać Tar-Miriel, aby ta jej pomogła, jednak bez skutku. Dochodzi w końcu do sceny, gdzie Galadriela ma opuścić Numenor. Gdy jest w drodze na statek, w powietrzu zaczynają latać płatki z białego drzewa i słyszymy słowa Miriel, mówiące właśnie o tym, że jest to znak od Valarów. To wydarzenie zmienia decyzję królowej. Ogłasza, że osobiście odeskortuje Galadrielę do Śródziemia i że ci, którzy zechcą, mogą płynąć z nimi. Na wyspie ogłasza się nabór chętnych do wyprawy. W jednym z miejsc obwieszcza to Elendil. Spośród tłumu pierwszy zgłasza się Valandil, a potem inni. Aż w końcu sam Isildur podnosi swą dłoń i widać, że jego ojciec nie jest z tego powodu zadowolony. Ciekawym też jest to, że w tym momencie Tar-Palantir się przebudza. Może cała ta sytuacja sprowadziła na niego kolejną wizję. Tutaj chciałbym też opowiedzieć nieco o samej tej wizji zagłady Numenoru. Przybycie Galadrieli ma być wydarzeniem, które zapoczątkuje upadek tej wyspy. I ktoś zapyta w jaki sposób. Jak widać, udało jej się dopiąć swego i Numenor rusza do Śródziemia. Jeżeli armie ludzi pokonają tam Saurona, to ze znanych nam wydarzeń wezmą go jako jeńca na wyspę. No i tam Sauron zacznie działać od środka, co doprowadzi do upadku Numenoru. W takim scenariuszu mamy zachowany ten czynnik Galadrieli, że gdyby nie ona, to armie by nie wyruszyły. Sauron potencjalnie nie pojawiłby się w Numenorze i wszystko byłoby jak dawniej. Oczywiście w książkach było inaczej, ale to myślę opowiemy sobie przy okazji materiału o Numenorze. Temu odcinkowi mogę dać 5,5 na 10. Za dobry wątek krasnoludów i elfów, całkiem ciekawy wątek Adara, Galadriela jak zwykle dla mnie na minus. No i na plus jeszcze jest to, że nie było Harfutów. A propos nich, to wiele osób pytało mnie, czy nie uważam, że to plemię niziołków jest okrutne. Przecież porzucają słabszych i rannych bez jakichkolwiek skrupułów. Mogę to skwitować słowami, że koczownicze życie jest brutalne i pewnie po prostu do tego przywykli.
ale myślę, że jeżeli w następnych odcinkach dowiemy się nieco więcej o tym plemieniu, to będzie można to lepiej przeanalizować. Tymczasem piszcie, co o tym wszystkim myślicie i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę i zostaw komentarz. Pomoże to w tworzeniu dalszych materiałów. Jeżeli chcesz wspomóc dodatkowo nasz kanał i naszą pracę, możesz dołączyć do grona wspierających. Zostawiając suba i dzwoneczek, nie przegapisz też kolejnego materiału. A jeśli nie dane Ci było zobaczyć jeszcze poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam Cię do nadrobienia zaległości. I do usłyszenia w następnym odcinku.